Słuchajcie, rozpoczynamy nowy dzień. Jest ryba. Jedzie, jedzie, słuchajcie, jedzie. Nie ma. Nie, no może troszkę nadmiaru ci wysnuła. Rano był już pierwszy odjazd, ale składamy teraz wędki z tego względu, że jedziemy na jakąś trasę podziemną, turystyczną, coś pozwiedzać, bo pogoda nie jest najlepsza. Przy okazji może jeszcze parę jakichś fajnych zamków. Michał, jak widzicie, już swój sprzęt poskładał. Ja jeszcze tylko ściągnę swoje wędki do samochodu. Pakujemy się w drugie auto i lecimy na jakąś wycieczkę. Chodźcie z nami, a co będziecie siedzieli w domu. Pierwszym punktem naszej wycieczki w dniu dzisiejszym jest Time Gates, Bramy Czasu. Będzie to zwiedzanie podziemi miasta Jeleniogóra. W środku zwiedziliśmy tak zwane Bramy Czasu. Każde pomieszczenie było oznaczone różnymi symbolami, a historia w każdym z nich była inna. Na samym początku zobaczyliśmy złoty pociąg, którego wszyscy szukają w Wałbrzychu, sztabki ze złotem, no i troszkę historii na temat II wojny światowej, a następnie odwiedziliśmy Ducha Góry. Mamy otwarte wyjście ewakuacyjne. Niestety jest zamknięte. Musimy znaleźć inne wyjście z tego pomieszczenia. Może sprawdzić szafę? No jest. Zapraszam w takim razie do tej groty i przechodząc przez szafę proszę uważać na głowę i proszę uważać na kolana. Tutaj jest bardzo nisko, można się uderzyć. Proszę uważać na głowę i proszę uważać na kolana. Jestem wodą, jestem lasem, jestem tchnieniem karkonoszy. Oto moje podziemne królestwo. Tutaj wszystko w harmonii, żyje w zgodzie i porządku. Świat mój pełen magii i tajemnic skrywa niewyobrażalne skarby. Oglądajcie, podziwiajcie, lecz biada temu, kto mnie okraść chciałby. Dalej, dalej, śmiałkowie. Albo sprawdzeńcy raczej. I po zwiedzaniu wybraliśmy się właśnie na kręgle i tak spędzamy swój wolny czas. No i Michał właśnie skuł, ale po tym wszystkim wracamy oczywiście na łowisko. Słuchajcie, wróciliśmy już z wycieczek. Postanowiliśmy, że zarzucimy z powrotem karpiówki. Jest godzina 15. Widzicie, z Michałem się szykujemy. Michał przygotował pelet do metody. 2 mm, Ringers. Klasyka gatunku. Ja wędkuję na duże metody 90-gramowe. Tak to wygląda. Pokaż, pokaż, co tam masz. Ten odcinek bardziej poświęcimy wędkarstwu niż pokazywaniu wam to, co robimy i gdzie zwiedzamy. Bo w końcu mamy troszeczkę czasu, żeby poświęcić go na wędkowanie. Tak, tak, tak. Udało się wygospodarować, bo naprawdę miejsc i atrakcji, jakie są w okolicy, w bliższej bądź dalszej, jest naprawdę sporo. I tak dużo nam czasu schodzi, że teraz to naprawdę cieszymy się, że możemy
chwilkę pobyć. A zestawy będą do jutra, czyli dzisiaj od 15 wędkujemy do samego rana, do dnia jutrzejszego. Taktyka taka, że zakładamy na większość wędzisk kukurydzę, bo tylko i wyłącznie. Na to się sprawdzało, jak widzieliście w poprzednim filmie. Ja wam pokażę metodę, a Michał pokaże kukurydzę sfermentowaną, którą będziemy podsypywać właśnie łódką zanętową. Dokładnie. Dawaj tą kukurydzę, a ja pokażę wam. To jest metoda 90-gramowa, bardzo duża, XXL. Wchodzi tu naprawdę mnóstwo peletu na ten jeden podajnik. Do zarzucania nie wiem, czy się nadaje, ale na pewno do wywózki jest idealnie, bo masę towaru tutaj można wsadzić. No, taką metodą też fajnie się rzuca. No jeszcze nie próbowałem, tylko wywozimy tutaj cały czas. A Michał ma sfermentowaną kukurydzę. Dorzuciłem tutaj Aller Aqua peletu oraz kulek takich dużych proteinowych. 59 zł bodajże te kulki zanętowe kosztowały i tam było ich 5 kilo. No, tutaj dosypiemy w sumie troszkę. To nie, my robimy. Nie wziąłem kluczy od samochodu, a mam nie. Ale u siebie. Ale to ja u siebie mam jeszcze wiadro ten kukurydzy, bo tam mam i też pszenicę, konopię, rzepki. Będziemy jeszcze kociołek stawiać na ognisko, ewentualnie wam jeszcze pokażemy, jak ten kociołek będzie wyglądał, bo chcemy na jutro sobie, na dzisiaj na kolację, na jutro zrobić właśnie ten kociołek z wołowiną i z warzywami. Ale dzisiaj przede wszystkim wędkujemy. Ja mam obydwie wędki, właśnie takie zestawy. Zaraz podejdziemy do Michała, pokażę wam jeszcze, jak tutaj będzie już to wszystko gotowe i będzie wypływało łódką, a później pokażę wam Michał swój zestaw. Dokładnie. Teraz jak możecie zobaczyć, kukurydza na włosie już jest. 5 ziarenek kukurydzy konserwowej. Wszystko trafia do metody, łącznie z peletem. Do tej dużej 90-gramowej XXL podczas jednej nocki w poprzednim filmie widzieliście, właśnie to się sprawdziło. Michał też miał branie samego rana na proteinę jedno, a ja miałem łącznie 4 odjazdy i 2 ryby udało mi się wyciągnąć. Wszystko na kukurydzę, tak jak Michał mi tutaj mówi za plecami. Wszystko się tu fajnie odbija. Fach, zobaczcie, jak to wygląda. Kukurydza na wierzchu, oczywiście, tak jak się nabija klasycznie. Podajniki do metody, te mniejsze na federach. Tylko tutaj taka duża, z tego względu, że to jest na żyłce 0,35. I można naprawdę fajne ryby pociągnąć. A w tym stawie są fajne ryby, bo przed naszym przyjazdem, tydzień przed naszym przyjazdem, wyszedł tutaj karp 26 kilo. A więc jest na co zapolować. Napełniam naszą łódkę Foxa ochrzczonego. Dlaczego Fox? Bo Fox po niemiecku to jest lis, a nasz kolega, który dał nam tą łódkę, ma właśnie na nazwisko tak. Troszkę kukurydzy i peletu do 2 komór. Metoda. I płyniemy przed siebie wykiprować to na samym środku. Zestawy zostają właśnie wywiezione łódką na sam środek zbiornika. Nęcę już w tym miejscu od kilku dni i spodziewam się coraz lepszych efektów. Gdybyśmy mieli więcej czasu na wędkowanie, ryb zapewne byłoby o wiele więcej, ale z tego względu, że w dzień zwiedzamy, a w nocy przede wszystkim wędkujemy, to tak właśnie wygląda nasz urlop. Moje zestawy na szybkie wędkowanie po 1,5 dnia wcześniejszym na testy, które przeznaczyliśmy łowiąc na proteiny tonące, jak i popki, a także na kukurydzę. Numerem jeden właśnie okazało się standardowo kukurydza. Mamy za mało czasu, żeby przyzwyczaić ryby do naszych protein zanętowych, do tych hakowych, do popków, do tych naszych smaków, które my często stosujemy. Dlatego postanowiliśmy, że rzucimy wszystkie 4 wędki na kukurydzę i zobaczymy, co się wydarzy. Ja zrobiłem 2 zestawy na miękkiej plecionce z hakiem numer 8. I oto takie 2 właśnie zestawy z kukurydzą pójdą na pierwszy ogień. Natomiast w nocy wystawimy zestawy już typowo z proteiną.
1 na Derigu, a także można powiedzieć zestaw klasyczny bałwanek. Jest pierwsza rybka tego wieczoru. No to jest późno, bo trzecia rano. Udało się w każdym bądź razie. Nie ochlapał mnie tamten. Słuchajcie, Michał złapał rybę na kukurydze. Niewielkich rozmiarów, ale niedawno żeśmy zarzucili wędki, więc cieszy i to. To jest ryba rekreacyjna. Tak jest. Żadna zawodnicza. Na poprawę humoru, można powiedzieć. Zaraz ją wypuścimy z powrotem do wody. Gdzie płyniesz? Gdzie? Zdjęcie najpierw. To jest prawdziwe wędkarstwo rekreacyjne. Nieduży, a cieszy jak całe 20 kilo. No, śmigaj. Ale to jest nieubojne. Dobra. Zarzucamy z powrotem. Słuchajcie, udało się kolejną rybę złapać. To już jest ostatnia nocka, kiedy zarzucam wędki. Z tego względu, że jutro jeszcze czeka nas duża wycieczka. Następnie wybieramy się nad morze. Oczywiście jeszcze będziecie mogli zobaczyć, co się będzie działo nad morzem. Tą wędkę po ściągnięciu i oczywiście wyholowaniu ryby mam zamiar już złożyć. Zostanie tylko jedna. Więc zobaczymy, czy uda się jeszcze na tą drugą część wyciągnąć w ciągu nocy. Myślę, że ryba nie będzie wielka, bo też ostatnio te duże ryby na mnie wchodzą, same takie malutkie. Ale zabawa jakaś jest i to mnie najbardziej cieszy. Słuchajcie, mamy chyba największą rybę tego naszego wyjazdu, a nie spodziewałem się na samym początku, że może być tak duża. A się zapięła za sam róg, wiecie co? Sam rożek. Zobaczcie, jaka ona jest piękna i duża. Jest większa od tamtego z poprzedniego filmu. Idealnie się wpięła w róg. O, jest już szypon wyciągnięty. Wędkę odkładam już na bok, bo nie będziemy na nią wędkować. To ostatnia nocka, chcemy się wyspać. A mamy jeszcze na jutro plany. Zaraz wam rybę pokażę w całości. Niech sobie ten zestaw tutaj już tak leży. O. Można w sumie powiedzieć, że prawie niecały dzień już sam łowisz. Tak, zgadza się. Ja już sobie odpuściłem. I tu taka miła niespodzianka. O kurde, ta ryba ma z 10 kg, ma spokojnie. Tak, bardzo.
bardzo nabita. Jest nabita strasznie, powiem wam. Z największy okaz naszego wyjazdu, jak na razie. O! Piękny. Czekaj, Kamil, wiesz co? Zgaszę ci może tobie latarkę. O, albo tak trzymaj. Fajnie. I po to właśnie są maty. Żeby jej się nic nie stało. Mięciutkie. Dobra, zobaczycie na zdjęciu, bo nie chcę już jej tak męczyć. Dobra, wypuszczam. Najpierw... Słuchajcie, ryba wraca już do wody. Przepiękny, duży karp. Największy na razie naszej zasiadki. Cieszę się, że udało się go złapać w ostatnią noc, jaką wędkujemy tutaj. Bo akurat nie wędkujemy cały czas. Ryba wraca oczywiście do wody. Ściągnę tylko ten sygnalizator. Chodź tutaj, cię wypuszczam. Tylko nie ochlap mnie tak jak tamten, proszę. Nie chlapać. Poszedł. Elegancko. Cieszę się, że ryba wróciła do wody. A ja idę kłaść się spać, bo jutro czeka nas wielka wycieczka. Mnóstwo kilometrów w górach. Ale jeszcze jedna wędka jest tam przynęta, zostanie. Ewentualnie może jeszcze uda się jedną rybkę złapać do rana. I wędkowanie w agrorybiek skończymy. I wybieramy się do Międzyzdroi nad morze. Właśnie wjeżdżamy kolejką na Szrenicę. Za Szrenicy podążymy w kierunku Śnieżnych Kotłów. 17 km mamy do przejścia, mimo że będziemy wjeżdżali kolejką na pierwszy szczyt. Więc kawał drogi przed nami. Około 6 godzin spaceru po górach. Zapowiada się ładna pogoda. Trochę wietrzna, ale ładna. Tak właśnie między wędkowaniem w nocy urozmaicamy sobie czas w ciągu dnia. Nasz punkt docelowy znajduje się tam, Śnieżne Kotły, pionowa ściana z drugiej strony tej góry, a tam zejdziemy na śnieżne stawki. Wszystko będziecie mogli zobaczyć, te najciekawsze momenty. I dotarliśmy, znajdujemy się właśnie na Śnieżnych Kotłach, a rozciąga się stąd przepiękny widok na pobliską okolicę. Pionowe ściany, które możecie zobaczyć u naszych stóp, zapierają dech w piersiach. Przepiękny widok, fajne ukształtowanie terenu i wielka przepaść pod naszymi nogami, a na dole śnieżne stawki, które będziemy chcieli również zwiedzić. Zapraszamy Was na tą krótką relację filmową z podkładem muzycznym. Jesteśmy już w Międzyzdrojach i zapraszam Was do zobaczenia naszego pięknego widoku z naszego apartamentu. I
tam delikatnie w oddali po lewej stronie możecie zobaczyć molo, na które najprawdopodobniej wybierzemy się w poszukiwaniu jakichś rybek. Oto właśnie z tego morza. Może nawet coś się złapie. A jak nie, to na pewno fajnie spędzimy czas. A teraz zabieramy się do szybkiego śniadanka. Wszystko co dobre, szybko się kończy. Udało nam się złapać kilka ryb, jak mogliście zobaczyć na poprzednim oraz tym filmie. Nie mieliśmy dużo czasu na wędkowanie, oprócz kilku wieczorów, ale udało się nagrać trochę materiału. Teraz jesteśmy w Międzyzdrojach i spędzimy tu kilka dni. Jak to dla wędkarza, pierwszym odwiedzonym miejscem było oceanarium pełne ryb oraz gatunków, których zapewne nigdy nie zobaczy w ich naturalnym środowisku. Obejrzyjcie to, co my zobaczyliśmy i możecie powiedzieć, jaką rybę sami byście chcieli złapać w jej naturalnym środowisku. Moim marzeniem to arapaima. Thank you.
Szykujemy się właśnie do wędkowania z molo. Dobrze o tym wiecie, że jesteśmy już w Międzyzdrojach. Jest 6 rano. Michał będzie łowił na robaczki. Ja będę łowił na takie o właśnie gumeczki niewielkie. Dopiero żeśmy powiązali zestawy. Trochę musieliśmy pooglądać filmów na YouTube, jak to robić. Mamy nadzieję, że się uda, a wędka federowa. Ale za to kowrotek spinningowy. 3 metry. Dłuższe niepotrzebne. Chyba. Zobaczymy, co się będzie działo. Michał będzie na robaczki białe i czerwone próbował. Są dwa haczyki, więc nie będziemy dylematu, którego założyć, bo na jeden założy czerwony, na drugi biały. Zgadza się? No, nie wiem, zobaczę. Na razie spróbuję same białe. Na obydwa ze schaki? No, na jeden haczyk czerwony, na drugi biały. A ja zobaczę sobie same białe i zobaczę, na jakiej wysokości, głębinie są ryby, bo się może okaże, że będą w toni albo na jakiejś innej konkretnej, nie wiem, wysokości tam w wodzie. I na przykład nie będą chciały czerwonego, albo będą chciały białe. Jak się nie będzie działo na białe, zakładam czerwone. Jak nie będzie na czerwone, wtedy robię miks. Biały, czerwony. Góra, dół, dół, góra i zobaczymy. A jak mi będą brały na te gumeczki, to będziemy się zamieniać wędkami. Każdy chociaż troszkę, chociaż jedną rybę złapą. Dobra, to cążki wrzucone. Haczyki tutaj mamy, robaczki tutaj mamy, ciężarki tutaj mamy, przyponówkę mamy. Wszystko jest. O, to się nazywa największy minimalizm w naszej karierze. Wszystko jest w tej małej siateczce. Aha, i wędka w rękę. Ja przypądałem na próbę. A czemu go nie wiążesz od razu? No właśnie, muszę go zawiązać. Jeden i drugi. A gdzie masz drugi? Drugi mam na dachu. Na dachu? Na dachu? Jest przy... O, jest! Dobra, widzimy się na molo. Jesteśmy już na molo, wędki zarzucone, poszliśmy na sam koniec. Michał na robaczki tutaj czeka na flonder. Na cokolwiek. Zresztą nowa technika dla nas. Ja sobie kiedyś wyjeżdżąc jeszcze z rodzicami, tak z 15 lat do tyłu właśnie na wakacje nad morze, no to często łowiliśmy z tatą na kanałach tam dziwnówek w tych okolicach. I zawsze, czy okoń, czy śledź, to akurat była norma. Co rzut, było branie, także zabawa była fajna. A tak z molo, czy z samej plaży jeszcze nie miałem przyjemności łowić, dlatego przecieramy szlaki z Kamilem i zobaczymy. Wzięliśmy troszeczkę instrukcji z lokalnego sklepu wędkarskiego. Jak mniej więcej łowić, chociaż pan stwierdził, jeżeli chcemy sobie połowić, to pewnie możemy przyjść tutaj połowić, ale jeżeli chcemy coś połowić i złapać, no to wypadałoby pojechać do Świnoujścia tam na kanał, ale z racji, że nie mamy aż tyle czasu, no to postaramy się coś tutaj z tego mola złapać. Akcja. Gdzie? Okej, to jest mój zestaw na wędkowanie na morzu, na boczny trok, dłuższy, krótszy przypon. Przypon oczywiście na fluorokarbonie. Tylko i wyłącznie dlatego, żebym miał pewność, że mi się to nie spląta. Fluorokarbon jest sztywny i odporny na przetarcia. I bardzo mocny. I oczywiście na końcu, jakieś 60 cm od pierwszego zestawu, jest oliwka. 30 gram. No i próbujemy. Były już białe, teraz są czerwone. Na razie jak to u mnie? Nic. Machamy dalej. Słuchajcie,
taki o zestaw teraz. Wcześniej miałem gumki z jednym haczykiem z boku. To wygląda jak drop shot w tym momencie. I na rybaczka czerwonego taki okonek. Żeby nie było, złapaliśmy z morza rybę. Nawet nie dam się pamięć. Myślę ze słodkiej wody. Dobra, ryba wraca do wody. Słuchajcie, udało się złapać drugą rybę nad morzem. Wychodzi na to, że to jest sandacz. Oj, malutki, malutki, mam go. Wypiął się. Ale sandacz, zobaczcie sami. Sandacz, sandacz. A przynętę prowadzę jak na bocznym troku. Na dole ciężarek i normalnie spinninguję czerwonym robaczkiem na haczyku. I taki oto sandaczek. Ach, drugi gatunek, fajnie. Mam do wody. Nadszedł czas spakowania, czyli jest to nasz ostatni dzień pobytu nad morzem. Czas był naprawdę bardzo fajnie spędzony w towarzystwie naszych żon. Nie zabrakło również czasu na rybki, na molo. Grały drobne okonki, a i nawet trafił się sandaczyk. Prócz licznego obżarstwa i pięknych widoków snujemy już kolejne plany na przyszły rok. Również będziemy chcieli przyjechać nad morze, może i też przy okazji góry odwiedzimy. A wy nie będziecie musieli aż tak długo czekać na nasz kolejny film, ponieważ na kolejny zapraszamy was już w sobotę o godzinie 8 rano. I pamiętajcie, zostawcie łapki w górę i subskrypcję. Cześć!